metra, w szklarku nic z tego nie będzie. Zamontować, w prezencie dać. Dzień dobry, witamy wszystkich, witamy Solidarność! Kochani, jeszcze chwileczkę poczekamy, bo cała grupa idzie i... Póki nie dojdą, jeszcze chwilkę poczekajmy, odrobinę cierpliwości i rozpoczniemy. Oczywiście rozpoczniemy, jak to dla nas Polaków przystoi naszym hymnem. Ale jeszcze momencik. A teraz proponuję nasz solidarnościowy okrzyk. Solidarność! 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 Niech słyszą posłowie, że Solidarność tutaj jest. Solidarność! Niech słyszą posłowie, że Solidarność w Polsce jest, była i będzie. Będziemy pilnować porządku. Wszystkich tych telewizji, które będą próbowały oszukać, ile nas jest. Jak byliśmy
na rondzie Daszyńskiego, to jeszcze nasi ludzie nie wyszli z placu zamkowego. Tu jest Polska, tu jest Solidarność. Prosimy również, z racji tego, że jest nas dużo, bardzo dużo, jesteśmy w takim zagęszczeniu, żeby nie używać w tym momencie w ogóle na tej manifestacji pirotechniki, bo szkoda zrobić komuś krzywdę czy sobie. Nas jest, nasze są gardła, my tu jesteśmy jako Polacy i to jest najważniejsze. Najważniejsze, że jest Solidarność. No tak jeszcze troszeczkę. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudę. Witamy również przewodniczącego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Tomka Obszańskiego. Witamy przedstawicieli Komisji Krajowej, przedstawicieli Zarządu Rolników Indywidualnych. Cieszymy się, że jesteście tu z nami wszyscy. Jeszcze raz witam was wszystkich serdecznie. Bardzo teraz proszę o wyciszenie i odśpiewamy wspólnie nasz piękny hymn narodowy. Do hymnu. Thank you.
Solidarność. 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 Kochani, bardzo proszę teraz o ciszę. Prosimy o zabranie głosu przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudę. Szczęść Boże Polsko! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam uczestników dzisiejszej demonstracji. Witam Was w imieniu organizatorów Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, a także Solidarności Rolników Indywidualnych. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie i wraca wiara w ludzi. Bóg zapłać, że jesteście dzisiaj z nami. Mam takie krótkie pytanie do Was. Z pogłosem u mnie wszystko w porządku, można kontynuować. Dziękuję bardzo. Precz Zielonym Ładem! To hasło, które niesie się po Polsce, nie tylko dzisiaj, bo od kilku miesięcy to hasło jest na ustach milionów Polaków. 9 lutego bieżącego roku Solidarność Rolników Indywidualnych swoją uchwałą podjęła decyzję o 30-dniowym strajku generalnym. I pokazali, że można. Przełączały się kolejne środowiska. I wtedy, tak i dzisiaj, nie mogło zabraknąć Solidarności Pracowniczej. Dlatego witam całą pracowniczą Solidarność. Górników, hutników, lekarzy, pielęgniarki, całą służbę zdrowia, nauczycieli i wszystkie zawody. Bóg zapłać, że jesteście dzisiaj z nami. Witam rolników. Tomka Obrzeńskiego, przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych, ale wszystkich rolników, tych, co sieją, tych, co hodują, sadowników, miękkie owoce, twarde owoce, już się przez ten czas naprawdę nauczyłem. Wszystkich was witam, bo dzisiaj potrzebna nam jest co? Jedność, czyli solidarność. Solidarność. Moi drodzy, przyjechaliśmy dzisiaj na tą demonstrację z tym przesłaniem, które wykrzyczeliśmy, jeszcze nie raz dzisiaj wykrzyczymy. Precz Zielonym Ładem, chociaż można powiedzieć, że każdemu z nas ład kojarzy się z porządkiem. Nawet to w Brukseli uknuli, że nazwali to Zielonym Ładem, ale to nie ma nic wspólnego z ładem i porządkiem. Patrzę tu na Panie i na nas wszystkich. Porządek to nie to, co nam szykują po brukselsku. To jest porządek przygotowany w Brukseli i my się na to, moi drodzy, nie godzimy. Także jeszcze raz wykrzyczmy w tym miejscu. Precz Zielonym Ładem! Jesteśmy tu dzisiaj także, aby to wykrzyczeć tu po prawej stronie, tym naszym wybrańcom narodu, którzy dzisiaj powinni obradować w Sejmie, ale jak zawsze stchórzyli. Pan Hołownia się głupio tłumaczy, marszałek Hołownia, że muszą przez weekend popracować. Jakie popracować? Oni pamiętają 2012 rok, żeśmy tu ich przytrzymali przez weekend. Tylko walizki fruwały z drugiej strony z powrotem. Bali się, że nie pojadą do swoich domów dzisiaj. Także to jest naprawdę z ich strony jedne wielkie tchórzostwo. Powinni tu być i słuchać. Słuchać obywateli, co mają im do powiedzenia. Także dzisiaj nie jest to dobry dzień dla polskiej demokracji i polskiego dialogu społecznego. Ale tą władzą mieliśmy już do czynienia w 2008, 2009, 2010, aż do roku 2015.
Tutaj walczyliśmy o wiek emerytalny. Rozpadła się komisja trójstronna. Także wiele musieliśmy podejmować działań, aby faktycznie ten dialog został przywrócony. Moi drodzy, mówimy o Zielonym Ładzie, ale ten Zielony Ład nie spadł nagle w styczniu tego roku, w lutym czy teraz w maju. Nie! Solidarność mówiła o tym od 2007 roku. Nasze pierwsze pismo do ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o to, aby interweniować w Komisji Europejskiej, bo już wtedy, w 2007 roku, Komisja Europejska wpadła na wspaniały pomysł, aby obniżyć emisję CO2 od 60 do 80% do roku 2050. Już wtedy wiedzieliśmy o tym, że to zniszczy naszą gospodarkę, a jak będzie niszczyć polskie górnictwo, hutnictwo, przemysł energetyczny, to także dotknie to nas, indywidualnego odbiorcę. I mieliśmy rację. Później kolejne pisma do premiera Tuska. Nasza duża demonstracja, kto był, to wie, w 2011 roku. Premier Tusk obiecał, że powoła wspólny zespół do spraw polityki klimatycznej. Odbyły się dwa spotkania i co? I żadnych efektów. Komisja Europejska widziała, że w Polsce nie ma w sprawie pakietu klimatycznego dużych protestów, więc szła za ciosem. Fit for 55. Kolejna dramatyczna dyrektywa czy rozporządzenia unijne, które przygotował niejaki Timmermans, który już odszedł gdzieś do cienia, ale dalej chce niszczyć poszczególne gospodarki. Szczególnie gospodarki takie jak polska gospodarka, dlatego że rośniemy, moi drodzy, w siłę i chcą to zniszczyć. Chcą na nas nakładać kolejne tak zwane zielone podatki, zielone daniny, a my na to pozwolić nie możemy. 1 maja minęło 20 lat od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. I tak słyszymy tu i ówdzie, oj, bo to jesteśmy w Unii i tak dalej. Czyja to jest zasługa, że Polska się tak rozwinęła? Przede wszystkim nas, Polaków, was, bo ciężko pracowaliśmy przez 20 lat, nie tylko po to, żeby mieć strefę Schengen, ale także po to, żeby gospodarstwa domowe rosły w siłę, żebyśmy mieli więcej pieniędzy w portfelach, żebyśmy mogli korzystać z tej strefy Schengen. Bo co z tego, że będziemy mieli otwarte granice, jak nie będzie nas stać jeździć na wycieczki w strefie Schengen albo do innych krajów. I dzisiaj po 20 latach, gdzie widzimy, że polska gospodarka się rozwija, gdzie indywidualnie mamy coraz więcej pieniędzy w portfelu, no to mamy to, co mamy. Muszą nam dowalić Zielony Ład tylko dlatego, żebyśmy spadli do poziomu polskiego pracownika z początku lat 90. Wtedy byliśmy dobrzy. Jeden kierunek. Niemcy i szparagi. Nie. To się skończyło. I to się już nie wróci. I musimy o to wspólnie, moi drodzy, zawalczyć. Bo niektórzy eurokraci uważają, że polski pracownik to pracownik, który ma pracę, ale pracę tanią, źle płatną, ma kredyt i wtedy w zakładzie pracy jest cicho, nie podskakuje, boi się zapisać do związku zawodowego, bo jak go zwolnią, to będzie, nie będzie miał pieniędzy. Jak nie będzie miał pieniędzy, to nie będzie płacił kredytu. To jest ich metoda. To jest gorsza metoda niż robili bolszewicy, niż byliśmy pod butem ruskich przez prawie 50 lat. Dlatego ten zielony nieład, zielony chaos, zielony wał, jak go nazwiecie, to będzie prawda. Dlatego jesteśmy tutaj, aby to głośno, moi drodzy, wykrzyczeć. Jeszcze raz, precz z zielonym wałem! Moi drodzy, nie bylibyśmy Solidarnością, gdybyśmy nie mieli planu o 3 kroki do przodu. Dzisiaj jesteśmy po to, żeby się policzyć. Jest cudownie, jest pięknie. To znaczy, że wiemy,
każdy z nas, po co tu przyjeżdża. W imieniu swojego zakładu pracy, w imieniu Związku Zawodowego Solidarność w swoim zakładzie pracy, ale rolnicy przyjeżdżają też bronić swoich gospodarstw, bronić swojego rolnictwa i bronić naszej wolności, bo nie będą nam wprowadzać kolejne rozwiązania, które nie będą, moi drodzy, za 20 lat, za 15 lat, tylko już was dotykają. Te podwyżki energii i gazu, które są przed nami, to one się nie wzięły z Księżyca. To jest tak zwany program ETS-u, czyli handlu emisjami, które doprowadzają do tego, że firmy energetyczne muszą płacić tak zwane daniny za emisję CO2, a to już jest rynek spekulacyjny i to się później przerzuca na nasze rachunki. Ja swego czasu w imieniu Komisji Krajowej do tej pięknej pani tutaj z tą kosą pisałem pismo o to, aby zatrzymać program ETS-u w związku z pandemią koronawirusa. Później pisałem do tej samej pani pismo, aby zatrzymać program ETS-u w związku z wojną na Ukrainie. Myślicie, co odpowiedziała? Absolutnie nein, tak jest, nein. Będziemy wdrażać w życie Zielony Ład, bo on jest najważniejszy. Chociaż wiemy, że Unia Europejska emisji ma na poziomie 7%, a Chiny na poziomie 30%. Jak są tacy chojracy i tak dobrze kierują Komisją Europejską, to niech rozmawiają z Chinami, żeby oni zmniejszyli emisję CO2, a nie my się będziemy ograniczać i niszczyć nasze gospodarki. Moi drodzy, nieraz zastanawiamy się, rozmawiamy na ten temat. Wojna u bram naszych granic na wschodzie. A my mówimy o jakimś Zielonym Ładzie. Słyszeliście, żeby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wam SMS-a, gdzie w razie ataku rakietowego możecie się schować do jakiego schronu? Dostaliście takiego SMS-a. Ale co? Ale mają tak zwane plecaki ucieczkowe, że się tak nazwie, i będą się zajmować Zielonym Ładem i będą nam proponować ekologiczną europejską armię. Ja dziękuję, wysiadam z tego pociągu. Moi drodzy, żeby był pogłos normalny. Moi drodzy, dlatego to mówiłem o tych trzech krokach do przodu i przechodzimy już na kolejny etap. A kolejnym etapem jest to, żebyśmy nie marnowali tego dzisiejszego wyjazdu. Rozpoczynamy dzisiaj tak na ostro. Już mam informację, że dzisiaj zebraliśmy na Placu Zamkowym i tutaj pod Sejmem ponad 150 tysięcy podpisów poparcia pod referendum w sprawie Zielonego Ładu. To jest, moi drodzy, korzystanie z narzędzia, jakim jest demokracja. Referendum to jest najwyższy stopień demokracji. Ale wiecie doskonale o tym, co było w 2012 roku. Tu oglądaliście debatę na dużym telebimie, gdzie wyszedł Donald Tusk i powiedział, że podpisy może zebrać każdy pętak. Ale myśmy się do tego przyzwyczaili. Wtedy Donald Tusk co mówił? Nie cofnę się ani o krok. Wiek emerytalny musi być podwyższony, bo za kilkanaście lat nie będą ludzie dostawali emerytur. I co? Kilkanaście lat minęło, emerytury są płacone, sytuacja w ZUS-ie jest jeszcze lepsza, a wiek został przywrócony sprzed reformy. Także mówiąc żargonem piłkarskim, panie Donaldzie, 1-0 dla Solidarności. Moi drodzy, ale nie łudźmy się,
skoro premier Tusk mówi, że mało prawdopodobnie, że wyrażą, że on wyrazi zgody na referendum. On wyrazi zgodę na referendum, tak? Nie Sejm. Ale my mamy przygotowane też alternatywy. Ja chcę tylko wam przypomnieć. W Polsce od 1989 roku odbyło się 6 referendum. 3 referenda, czyli uwłaszczeniowe, prywatyzacyjne za zgodą Sejmu, prezydent Wałęsa za zgodą Senatu, prezydent Komorowski za zgodą Senatu, prezydent Kwaśniewski za zgodą Senatu, tak zwane referendum konstytucyjne, gdzie nawet nie było 50% obywateli, ale uznali. Referendum akcesyjne, dwudniowe, wszyscy namawiali za i tylko około 17 milionów obywateli. A siłą wiecie, co jest naszą? Że 15 października ubiegłego roku, mimo takiej nagonki, takiego plucia na te referendum, poszło ponad 12 milionów obywateli. To jest nasza siła. Oni się boją. Oni mówią, że referendum było nieważne, bo było 41% niecałe. Ale my mówimy, że było aż 12 milionów obywateli. A co, moi drodzy, najgorsze jest w tym wszystkim, to że mimo 7 organizacji i partii politycznych, które składały wnioski o referendum obywatelskie, Sejm nie wyraził zgody na ani jedno. To jest demokracja? To jest draństwo? To jest po prostu jedne wielkie świństwo ze strony polityków. Ci, którzy siedzą tam w parlamencie. Więc kolejnym naszym etapem będzie wymuszenie na to, że będziemy może i zbierać podpisy pod zmianą ustawy o referendach. Tak, że po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów, przykładowo 1 000 000, oni nie będą mieli nic do powiedzenia, tylko będą musieli rozpisać referendum. Dzisiaj, słuchajcie, 10 posłów ma większą władzę niż 1 000 000 obywateli, bo się podpiszą pod projektem poselskim i to musi być procedowane. A my 1 000 000 podpisów, które zostały wyrzucone do kosza. Dlatego to musimy przypominać i o tym wiedzieć. Także, moi drodzy, oni się boją jednego. Boją się właśnie naszej jedności i siły. Z tego miejsca także pozdrawiam protestujących rolników w Sejmie ze Związku Zawodowego Orka. Pozdrówmy ich! Moi drodzy, ja wiem, jak z Sejmu odchodziłem po przegranej bitwie w 2012 roku z tym hasłem na ustach, gdzie wszyscy żeśmy byli pełni wiary i mówiliśmy, i tak wygramy. Moi drodzy, co wam mogę obiecać? Nie będzie łatwo. Może będziemy szli długą drogą, ale długą drogą do zwycięstwa. Tak samo było w 80 roku. Wydawałoby się, że nie mamy najmniejszych szans z komunistami. Daliśmy radę? Daliśmy radę. A dzisiaj, moi drodzy, wiecie doskonale, że przychodzicie we własnej sprawie, bo podwyżki energii, termomodernizacje, tak zwane domy pasywne, nie będę wam wymieniał, bo to wszystko macie w ulotkach. Wiecie, o co chodzi. ETS-2, to wszystko zabije polskie rolnictwo, polską gospodarkę i indywidualne gospodarstwa domowe i każdego z nas. I o to musimy zawalczyć. Dlatego nie dzielmy się, nie kłóćmy się. Pokłócić się jeszcze zdążymy. Dzisiaj jest ważniejsza sprawa. Polska i to, żebyśmy tutaj pogonili ten Zielony Ład. My nie jesteśmy przeciwni, żeby żyć w zielonym środowisku. Stąd nawet te pytanie referendalne mówi w obecnym kształcie. My chcemy zachęt, chcemy dialogu, chcemy rozmów, ale przede wszystkim potrzebujemy czasu. Bo polska gospodarka była pod butem komuny, a wtedy niemiecka gospodarka co robiła? Rozwijała się na niemieckim tanim węglu i tanim ruskim gazie, a nam tej szansy nie chcą dać, tylko dlatego, że my nie mamy prawa wyjść ponad jakąś tam przeciętność. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie Polska, powinna być ukierunkowana tylko w jedną stronę. Oni mają tu nam wysyłać swoje towary, a my w drugą stronę mamy jechać, ale tylko zbierać szparagi. Niedoczekanie ich. Precz z Zielonym Ładem! Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu, a teraz prosimy naszego przyjaciela, przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych, Tomka Obszyńskiego, o zabranie głosu. Bardzo cię prosimy, Tomek. Dziękuję. Szczęść Boże wszystkim, szczęść Boże Solidarności Pracowniczej, szczęść Boże wszystkim rolnikom. Tak jak tutaj wszyscy się spotkaliśmy, przyjechaliśmy po to, żeby powiedzieć precz Zielonemu Ładowi. Precz tej zielonej komunie, która do nas przyszła z Brukseli. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zawalczyć. My jako rolniczy, jako Rolnicza Solidarność jesteśmy już na tych barykadach od 2 lat. Szczecin, Warszawa, Lublin. Wszędzie walczyliśmy i walczymy, żeby po prostu polscy przedsiębiorcy, polscy rolnicy, wszyscy, którzy jesteśmy tutaj, mogliśmy odżywiać się zdrową, dobrą, polską żywnością, bo my jako polscy rolnicy potrafimy wyprodukować najlepszą, zdrową żywność w całej Europie. Europa się może od nas uczyć. Tak trzeba powiedzieć. Polski rolnik żywił i bronił i dalej będzie żywił i będzie bronił i nikt nam tego nie odbierze. Będziemy robić wszystko, żeby zawalczyć o to, żebyśmy mogli normalnie żyć, normalnie się odżywiać, żeby nasze dzieci miały normalne pożywienie, mogły korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które potrafimy wyprodukować, a robimy to najlepiej, jak można wyprodukować. Polska jest krajem, który tak naprawdę produkuje zdrową, ekologiczną żywność. Bo trzeba powiedzieć, że normy środków ochrony roślin, jakie są w Holandii, jakie są w Niemczech, one przekraczają od 5 do 6 kg na hektar. Polska ma niecałe 2,5 kg. O czym my tutaj mówimy? Jak można powiedzieć, że my mamy zredukować jeszcze o 50%? Niech kraje Unii Europejskiej zredukują do poziomu Polski, dopiero wtedy możemy rozmawiać. Blokują nam hodowlę, blokują nam uprawy. Nie pozwolimy na to. My jako rolnicy blokowaliśmy granice. Trzeba zrobić porządek i do tej pory nikt nie zrobił porządku z napływem tej złej jakości żywności z Ukrainy, która nas zalewa, która zalewa nasze sklepy. I tutaj cały czas rolnicy protestują, a nasz rząd jest głuchy na to. Nasz rząd tego nie widzi. Nie widzi tego protestu. Ostatnio, jak byliśmy 6 marca tutaj na tym proteście, co z nami zrobiono? Wytoczono oddziały policji, zamknięto przejścia, nie można było wyjść i pokazano rolnikom, gdzie ich miejsce. Nie ma zgody na to i polski rolnik idzie z podniesionym czołem i będzie szedł z podniesionym czołem. Zawsze rolnictwo było marginalizowane. Nie ma na to naszej zgody. Dlatego rolnicy stoją dzisiaj na barykadach i rolniczy walczą o Polskę. Walczą o to, aby na tych naszych sztandarach był Bóg, honor, ojczyzna. Za co walczyli nasi ojcowie. Proszę państwa, to zielone szaleństwo, które nas dotyka, blokuje naszą hodowlę, blokuje nasze uprawy. Każą nam ugorować ziemię, żeby nie uprawiać tej ziemi, żeby ziemia leżała ugorem. Nie ma na to naszej zgody. Ziemia musi być uprawiana, ziemia musi być w tej najlepszej formie. My jako rolnicy czynimy sobie tą ziemię poddaną, żeby ona wydawała jak najlepsze plony, żeby te nasze gospodarstwa, te małe gospodarstwa, te średnie i te większe produkowały tą żywność, żeby te gospodarstwa rodzinne, o których się dzisiaj tak dużo mówi i rząd się chwali tymi gospodarstwami, mogły normalnie produkować. A co z nami robią? Tania pszenica, tanie zboże, tanie wszystko. Nie chcą tego kupować. A co najgorsze, proszę państwa, moi drodzy, nie mamy swojego handlu, bo dzisiaj handel odbywa się tak naprawdę w sieciach. A czyje są sieci? Czyje są sieci? Mamy, prawda,
przedstawicielkę, panią Urszulę, która dba o to, żeby nie było polskiego handlu, żeby polscy rolnicy nie mogli sprzedawać do polskich sklepów. Musimy zawalczyć o to, żeby zrepolizować te polskie sklepy. Polski przemysł rolno-spożywczy tak naprawdę w większości jest w rękach zachodnich. Musimy to odzyskać, musimy zrobić wszystko, aby te małe firmy wzmacniać, a osłabiać te duże koncerny. Tak trzeba dzisiaj robić i proszę Państwa, trzeba kupować zdrową polską żywność. Polską żywność, która jest najlepsza na świecie. I te protesty, które się dzisiaj odbywają, gdzie w Sejmie są rolnicy ze Związku Orka, który powstał. Wszyscy mówią, że premier, że nasz rząd nie chce się spotykać, bo nie chce się spotykać. Było pierwsze forum rolnicze, z którego nic nie wynikło. Drugie forum rolnicze, z którego tak naprawdę też nic nie wynikło. Cały czas próbują nas podzielić, cały czas próbują nas podzielić, rozgrywać. Proszę Państwa, nie pozwólmy na to. Solidarność to jest jeden z drugim, jeden za drugim, a nie jeden przeciwko drugiego. Dlatego trzymajmy się tej solidarności i bądźmy tą solidarnością. Bądźmy jeden z drugim, jeden za drugim. Jesteśmy tą jedną wielką siłą, tą jedną wielką rodziną, która może przetrwać wiele niedogodności. Nie pozwólmy na to, żeby nasz rząd robił to, co w tej chwili robi, że dzieli, że nie słyszy i nie widzi tego, że przyjeżdżamy do Warszawy i protestujemy. Dlatego zawalczmy o naszą Polskę, zawalczmy o to wszystko, o te wszystkie wartości, które dzisiaj za sobą niesiemy. Bo Polska jeszcze te wartości ma, inne kraje tego nie mają. Tam to wszystko już jest zepsute, to wszystko jest schorowane. U nas to jest wszystko zdrowe. Dlatego potrafimy jako Polacy zawalczyć o tą swoją suwerenność, o tą polską rację stanu, jaką jest rolnictwo, jaką są zakłady pracy, polskie zakłady pracy, które dzisiaj przeżywają duże kryzysy. A ten Zielony Ład, który do nas idzie, który do nas przyszedł, powoduje to, że mamy drogą energię, drogie ciepło. Wszystko, co z tym jest związane, będziemy tutaj mieć duże, ale to duże problemy, które doprowadzą do tego, że będziemy tym społeczeństwem zubożałym. Nie pozwolimy na to, jesteśmy razem, jesteśmy jedną wielką siłą, jesteśmy wielką rodziną, jesteśmy Polakami. Dzisiaj mamy trudny czas. W rolnictwie rolnicy mają bardzo dużo problemów, jest kryzys, nie mają na nawozy, nie mają na środki ochrony roślin, nie mają na paliwo, ale nie poddajemy się. Się wzmacniamy, pomagamy sobie, bo w jedności jest siła. I staramy się, abyśmy wszyscy razem sobie pomagali. Mogę troszkę wody? Już nie będzie pogłosu. Pijemy z tej samej butelki, tak. Tutaj Piotr podpowiada. Ja się cieszę, że jesteśmy razem i Solidarność Pracownicza, i Solidarność Rolnicza, bo tutaj tworzymy ogromną siłę. Siłę, której nikt nie będzie miał możliwości się przeciwstawić. Jesteśmy ogromnym potencjałem siły, która jest w nas, w Polakach, w narodzie, w rolnikach, w górnikach, w hutnikach, w tych wszystkich branżach, które tutaj są. I musimy zawalczyć o nas, o siebie, o Polskę.